A teraz w aktualnościach czas na interwencję. W studiu jest już Karolina Bik-Niezgoda. Witaj. Witaj. Więc teraz będzie o problemach, które też w Rzeszowie się zdarzają. A też w Rzeszowie tym razem tak. Dziś w interwencjach o spornych pracach remontowych na jednej z ulic w Rzeszowie, dokładnie na osiedlu Słocina, na ulicy Kombatantów, grupa mieszkańców sprzeciwia się inwestycji miejskiej na drodze dojazdowej do swoich domów. Ponieważ prace wykonywane są wzdłuż tylko jednej posesji, to wzbudza kontrowersje. Mieszkańcy uważają, że jest to niesprawiedliwe i na tej ulicy są inne ważne inwestycje, które powinny być zrealizowane i które służyłyby wszystkim. A w czym dokładnie tkwi problem, proszę zobaczyć. Przy ulicy Kombatantów w Rzeszowie umacniane jest pobocze drogi. Wzdłuż jednej posesji zostaną położone płyty ażurowe oraz betonowe krawężniki. To nie podoba się mieszkańcom części domów przy tej ulicy, którzy obawiają się, że nowa inwestycja spowoduje zwężenie drogi oraz problemy z parkowaniem. Samochody teraz będą stać na środku, bo na krawężnik trzeba będzie uważać, żeby nie wjechać samochodem, bo uszkodzę sobie samochód. Przyjdzie zima i jak tu się pomieścić? 1,20 m to jest dużo. Na przykład jak ubędzie drogi. Jeśli zaparkuje auto od krawężnika na asfalcie, to zmniejszy się światło drogi, ewidentnie. Będzie zmniejszony przejazd i będzie niewygodnie. Jak mówią mieszkańcy, nie po to przez lata walczyli o utwardzenie drogi, żeby teraz nie móc z niej w pełni korzystać. W naszym odczuciu to jest niepotrzebne, bo zwęża się droga i my parkujemy auta po jednej stronie. Tak wszyscy nam powiedzieli, bo tu przejeżdżają i straż miejska, i karetki, i śmieciary, odpady komunalne. Muszą mieć przejazd udostępniony, a tak to nie ma przejazdu. Nawet jeżeli położą te krawężniki, my nie będziemy dojeżdżać do samych krawężników, bo żeby nie porysować felg czy nie popsuć samochodu, to już będzie przejazd automatycznie mniejszy, węższy. Z miejskiej inwestycji zadowolona jest natomiast pani Grażyna, mieszkanka domu, przy którym wykonywane są prace budowlane. Ta inwestycja jest dla mnie ważna, ponieważ po przeprowadzonych remontach czy przeprowadzeniu wodociągu musiałam powstrzymać obsuwającą się ziemię. Innej możliwości niż płyty ażurowe nie było, a ponieważ to jest teren miasta, zwróciłam się z prośbą do stosownego urzędu. Dostałam tę zgodę i w związku z tym Rada Miasta przystąpiła do prac. Pozostali mieszkańcy pytają, dlaczego prace budowlane obejmują fragment pobocza tylko przy jednej posesji. Wyliczają też pilniejsze, ich zdaniem, inwestycje, na realizację których od lat czekają. Jeśli już zgadzają się na inwestycje, tak jak tutaj, wzmocnienia nasypu przy ogrodzeniu oraz położenia krawężnika wzdłuż jednej posesji, no to mogliby to przemyśleć i przeciągnąć tę inwestycję dalej albo jakoś zaplanować, żeby uwzględnić inne posesje, w tym moją. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że miasto wspiera interesy jednej posesji, jednego mieszkańca, a nie ogółu. To jest inwestycja niepotrzebna. Jest dużo więcej inwestycji wymagających wkładu finansowego z miasta. Co by można było zrobić? Dziury wyłatać w drogach. Tam na Powstańców Śląskich tak samo dziury są w drodze, trzeba wyłatać. Nikt się tym nie zajmuje. A na tej ulicy nie ma oświetlenia drogowego. Staramy się od 2 lat. Nie można jakoś tego ruszyć, tej sprawy, żeby tu zrobiło oświetlenie. W nocy tu od ta główna Kombatantów jest oświetlona, tu ta boczna nie jest w ogóle. Tu jest ciemno w nocy, nie idzie przejść, nie idzie. Nie daj Boże, by jakieś auto stało czy coś, to człowiek może wejść w samochód. Przede wszystkim to oświetlenie, to jedno. 2, to kanalizacja deszczowa. Już została rozpoczęta inwestycja przy głównej ulicy Kombatantów. A tutaj boczną zaniedbano i nic w tym kierunku nie robią. Grupa mieszkańców ulicy złożyła skargę w tej sprawie do prezydenta miasta. O wyjaśnienia w sprawie miejskiej inwestycji, która wywołuje, jak Państwo słyszeli, tyle emocji i sprzecznych opinii, poprosiłam Macieja Chłodnickiego, rzecznika prezydenta Rzeszowa. W Rzeszowie praktycznie każda inwestycja, jakakolwiek by ona nie była, czy mała za kilka tysięcy złotych, czy za kilkaset milionów, jest oprotestowana. I to praktycznie jest już taka norma. Ludzie mają prawo protestować, więc protestują. Nikt nikomu nie chce uprzykrzać życia. Po prostu tak jak tysiące osób się zgłaszają do nas i proszą o różne inwestycje. Tak samo było i w tej sytuacji, że po prostu mieszkanka bała się, że jej woda podmyje ogrodzenie. Myśmy to sprawdzili wszystko dokładnie, czy rzeczywiście
jest takie zagrożenie. Okazało się, że tak. W związku żeśmy podnieśli krawężnik, utwardzili część gruntu i w tej chwili część mieszkańców uważa, że to była zupełnie niepotrzebna inwestycja i protestuje. Myśmy tam chcieli jakby kontynuować dalej tą inwestycję, ale są sprzeciwy, więc no trochę nie za bardzo tego rozumiem, no ale tak powiedziałem, mogą mieszkańcy protestować, mają do tego prawa, więc tak się dzieje. W Twoim materiale, Karolino, mieszkańcy wspominali o innych inwestycjach. Czy oni mogą liczyć na realizację tych innych pomysłów? No właśnie, o to też prosili, żebym zapytała w ratuszu. Rzecznik prezydenta tłumaczył, że ta inwestycja, ponieważ była stosunkowo niedroga i najpilniejsza, została wykonana właśnie teraz w pierwszej kolejności. Natomiast na resztę takie, o które prosili mieszkańcy, ponieważ będą to znacznie bardziej kosztowne inwestycje, niestety muszą jeszcze poczekać, ale na pewno zapewnił mnie, że zostaną zrealizowane. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Karolina Bik, Niezgoda, interwencje w aktualnościach.